Jest wtorek, 26 kwietnia. Zuzanna Schroeder, zapraszam na wiadomości raciborskie dla osób niesłyszących. Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa powołuje specjalny zespół, który przygotuje założenia do uchwały antysmogowej dla naszego regionu. Powiedział o tym dziennikarzom podczas debaty pod nazwą Smog w województwie śląskim. Jak uchronić mieszkańców przed tym zjawiskiem? W debacie, która poruszała zagadnienia związane z walką z niską emisją w naszym regionie, towarzyszyła konferencja prasowa z udziałem marszałka województwa śląskiego oraz prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zdecydowałem się powołać zespół, który będzie mi doradzał w sprawach smogu, ale tak ostatecznie przygotuje mi założenia do tego, aby województwo śląskie przyjęło uchwałę antysmogową dla całego obszaru województwa. Jak ona będzie ostatecznie wyglądać, tego jeszcze dzisiaj nie wiemy. Po to właśnie jest ten zespół. Do zespołu zaproszę oprócz przedstawicieli instytucji, które same z siebie zajmują się ochroną środowiska. Chcę zaprosić przedstawicieli nauki, wybitnych naukowców, profesorów, lekarzy, którzy się też tym trudzą. Stronę samorządową, bo bez samorządu absolutnie tego nie będziemy w stanie zrobić. Oraz jakby można powiedzieć organizacje ekologiczne pozarządowe, które się same z siebie tym problematyką chcą się zajmować. Problemem niskiej emisji już od dawna zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dlatego zaproszono go do współpracy. Jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska służymy i naszą wiedzą, i naszymi możliwościami finansowymi, żebyśmy wspólnie mogli tutaj pomóc przede wszystkim mieszkańcom regionu, bo przecież to mieszkańcy naszego regionu najbardziej na tym cierpią i cierpieli przez wiele, wiele lat, ale dopiero teraz od kilku lat ten problem został bardzo mocno nagłośniony, zauważony i my oczywiście dziękuję przede wszystkim panu marszałkowi, że zostaliśmy doproszeni do udziału w tym zespole i nasza deklaracja, powiedzmy sobie, w miarę naszych możliwości finansowych będzie tutaj służyła nie tylko tą pomocą czy radą ekspercką, ale też tą najbardziej chyba potrzebną, czyli tą finansową. W ciągu ostatnich 5 lat fundusz przeznaczył na nasz obszar 1,5 miliarda złotych, z czego 480 milionów poszło na walkę z niską emisją. My od wielu lat już finansujemy walkę z niską emisją, natomiast nigdy nie były to takie działania systemowe. W tej chwili dzięki inicjatywie pana marszałka jest szansa, żeby powiedzmy sobie taki system likwidacji niskiej emisji powstał. Konferencja prasowa i debata nieprzypadkowo odbyła się w Parku Naukowo-Technologicznym Eurocentrum w Katowicach. Park Naukowo-Technologiczny Eurocentrum mieści się na terenach zdegradowanych, gdzie w zasadzie można powiedzieć i energia elektryczna, i energia cieplna pochodzi w większości z odnawialnych źródeł energii. Mamy praktyczne doświadczenia, jak zmieniać oblicze naszej śląskiej ziemi w nowoczesne miejsce do prowadzenia biznesu. Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Eurocentrum zwrócił się do marszałka, aby w całym przedsięwzięciu nie zapominać o głosie przedsiębiorców. W naszym województwie, jeżeli chodzi o przemysł OZE, to jesteśmy najmocniejsi, najwięksi w Polsce w zakresie kolektorów słonecznych, pomp ciepła. Tu jest największy potencjał w naszym województwie. Również mogą Państwo zobaczyć całe zaplecze laboratoryjne, jedne z 8 sztucznych słońc w Europie, gdzie służymy praktycznymi badaniami, jeżeli chodzi o kolektory słoneczne, fotowoltaikę, pompy ciepła, jest centrum szkoleniowe, ale również dla pieców na paliwo stałe, czyli ekogroszek, który jest do wykorzystania dalej przy tych przekształceniach, jeżeli chodzi o likwidację niskiej emisji. Najwyższa Izba Kontroli podaje, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Szczególnie na Śląsku sytuacja jest trudna.
skala naszego regionu i skala jakby zjawiska jest tak duża, że to trudno powiedzieć, że my się z tym uporamy w jakiejś krótkim odstępie czasowym. Natomiast im wcześniej zaczniemy, tym oczywiście wcześniej skończymy. No wszystko teraz zależy od tego, jak skomplikowany będzie to proces, ponieważ mamy duże miasta w centrum aglomeracji, a też mamy małe miejscowości na obrzeżach. Autentycznie jakby taką absolutnie zasadą chciałbym, żeby było to, ponieważ powietrze nie zna granic, żeby ta uchwała nasza wojewódzka obejmowała cały teren województwa. Prace już się rozpoczęły, a pierwszy ich etap składał się z 167 ankiet rozesłanych do gmin z regionu. Ich celem było sprawdzenie, czy gminy zdają sobie sprawę z problemu i wiedzą, jak z nim walczyć. Na ankiety odpowiedziało większość z nich. Teraz jednym z najważniejszych etapów jest szeroko pojęta edukacja. Chcemy szkolić wszystkich, tak? Wszyscy mieszkańcy województwa śląskiego, wszyscy Polacy powinni być jakby świadomi tego, czym palimy i jakie to ma dla nas skutki zdrowotne. Ja powiedziałem, że zaczniemy od włodarzy, ponieważ z ankiet wynika, że jeszcze nie wszyscy są na to gotowi, nieprzygotowani, bądź też, co gorsza, nie mają świadomości, jakie to niesie skutki społeczne. Chociażby patrząc po gminach naszych górskich, wydawałoby się, że tam ochrona środowiska powinna być priorytetem, a właśnie stamtąd przyszło najmniej pozytywnych jakby zwrotek, że chcieliby się w to zaangażować. Także naprawdę dużo, dużo pracy przed nami. Główną przyczyną złej jakości powietrza jest emisja z kominów indywidualnych gospodarstw domowych. Wynosi ona aż 55%. Z kolei emisja przemysłowa i emisja z transportu to łącznie 35% wpływu na środowisko. Dlatego mówiąc o niskiej emisji, nie możemy pomijać tematu węgla. Zdajemy sobie sprawę, że ten węgiel jest wydobywany tutaj u nas i tu jest jakby cały ten etos pracy górnika, więc z tym też nie chcemy się mierzyć. Wiem dzisiaj na pewno, że to nie w węglu jest kłopot, tylko w jakości węgla, w jakości paliw, sposobie spalania, czyli tak naprawdę edukacji. To trzeba od edukacji zacząć, jak palić, gdzie palić, czym nie palić. W tworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach i jednostkach samorządu terytorialnego radą i pomocą służy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Jest tak zwany system doradztwa dla gmin i my dysponujemy ekspertami, doradcami wyszkolonymi, którzy między innymi biorą w tej chwili udział przy tworzeniu tak zwanych PGN-ów, czyli programów gospodarki niskoemisyjnej, gdzie jeżeli gmina chce aplikować o środki unijne, musi taki program mieć. Poza tym, że dajemy środki bezzwrotne na utworzenie czy powstanie takiego planu, to oprócz tego jeszcze wysyłamy w teren doradców. Skażone powietrze to jeden z najgroźniejszych problemów współczesnego świata. Smog jest przyczyną wielu przewlekłych chorób, ataków serca, nowotworów, zawałów i udarów. Najgroźniejszy jest dla dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży. Szacuje się, że z powodu chorób związanych z zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera w Polsce około 45 tysięcy osób. Niedawno informowaliśmy Państwa o etapach realizacji projektów, które uzyskały najwięcej głosów w budżecie obywatelskim. W zeszłym tygodniu w Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie przygotowujące mieszkańców Raciborza do jego drugiej edycji. Ruszył budżet obywatelski miasta Racibórz na rok 2017 i wczoraj odbyło się pierwsze z dwóch spotkań, podczas którego między innymi podsumowano poprzednią jego edycję. Wszystkim obecnym rozdano formularze zgłoszenia projektu oraz poinformowano o zasadach i zachodzących zmianach. W tej edycji nie musi to być osoba, która jest na stałe zameldowana w Raciborzu. Wystarczy, że udokumentuje, że mieszka na terenie miasta, czy to na podstawie umowy o pracę, czy na podstawie innej umowy spisanej z właścicielem mieszkania. Także jest to dodatkowa korzyść na przykład dla takich osób, które nie mają stałego zameldowania w Raciborzu, ale na przykład są studentami czy osobami, które przebywają w tym mieście, a też chciałyby mieć jakiś decydujący głos przy wyborze projektów. Chociaż pierwsza odsłona budżetu cieszyła się wielkim powodzeniem, miasto oczekuje teraz jeszcze większego zaangażowania Raciborzan zarówno w kwestii zgłaszania projektów, jak i oddawania głosów w finalnej jego fazie. Chcielibyśmy, żeby została utrzymana, a nawet powiększona liczba głosujących mieszkańców Raciborzan. Poprzedniej edycji udało nam się nazbierać w sumie 4 tysiące, czy nawet ponad 4 tysiące głosów.
Także no, według nas, jak na pierwszą edycję, było to dosyć sporo, bo jak porównywaliśmy się z innymi miastami, to no, inne miasta nie mogły się pochwalić takimi wynikami. Także mamy nadzieję, że w kolejnej edycji tych głosów będzie no, dużo, dużo więcej. We wczorajszym szkoleniu wzięli udział autorzy złożonych w poprzedniej edycji projektów oraz mieszkańcy, którzy o tej formie zarządzania budżetem dowiedzieli się dopiero niedawno, a interesują się losem swojej dzielnicy. Myśmy chcieli, żeby w naszej szkole tak wstępnie, ewentualnie zrobić jakąś taki pokój, jakąś świetlicę i przypuśćmy i dla starszych, i dla młodszych jakieś gry, czy szachy, czy szkat, czy różne gry, przy kawie ewentualnie coś takiego. Nie? A zależy teraz, co ludzie na ten temat powiedzą, czy ewentualnie mają jakieś inne propozycje, bo to sami to też nie damy rady. Musimy po prostu wspólnie, żeby coś zrobić w tym kierunku. Jak najbardziej pomysłów mam kilka, nie chciałabym o nich teraz mówić, bo to prawdopodobnie odbywać się będzie tak jak w tamtym roku, czyli wszyscy chętni do działania zbierzemy się u nas w Brzeziu, przedyskutujemy swoje potrzeby, ustalimy stanowisko i dopiero potem poinformujemy prasę. Przypominamy, że projekty można zgłaszać od 1 maja do 10 czerwca, a wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej miasta. Liczymy na jakieś śmiałe, innowacyjne pomysły, poszukiwanie takich miejsc, które są w Raciborzu nie do końca zagospodarowane. Ciekawym pomysłem jest również podglądanie inne miasta. Europa jest teraz otwarta, internet jest otwarty. Myślę, to czego Google nie wymyśliły, to jest zawsze do zrealizowania. Urząd zaznacza, że w razie jakichkolwiek pytań służy pomocą i każdy chcący skonsultować swoją propozycję może to zrobić w magistracie w Wydziale Rozwoju. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień na kolejne wydanie Wiadomości Raciborskich. Do zobaczenia.